Przed nami 233 El Clasico. FC Barcelona podejmuje na swoim stadionie, na Camp Nou, Real Madrid. Zobaczymy, w jakiej formie będą dzisiaj oba te zespoły. Barca ostatnie dwa mecze, przypominam, zremisowała. Przed nami skład i ustawienie jedenastki Barcelony. Jak widzimy, Andres Iniesta zdołał wrócić właśnie na to spotkanie po ciężkiej kontuzji. A teraz skład królewskich z Madrytu. Dopiero w 14 minucie widzimy pierwszą poważniejszą akcję Barcelony. Luis Suarez do Sergiego Roberto. Uwaga! Rakitic strzela i broni Keylor Navas. Ponownie Suarez. Barcelona póki co dominuje. Leo Messi. Sergi Roberto. Uwaga, podanie do Suareza. Suarez tu się przepcha. Messi, zagranie do Iniesty. Iniesta, gol! I Barcelona prowadzi u siebie z Realem Madryt 1-0. Ależ łatwa akcja i strasznie pasywne zachowanie obrony Realu Madryt. No Real w ten mecz póki co nie wszedł najlepiej. No i mamy tego właśnie skutki. Andres Iniesta, cóż za powrót po kontuzji. Od razu piękna bramka przeciwko Realowi Madryt. Na to na pewno kibice Barcelony czekali. Barca, jak wiemy, musi w końcu wygrać mecz. Traci 6 punktów do Realu Madryt. Uwaga, Leo Messi. Rakitic, świetne podanie otrzymał teraz od Leo Messiego i broni to Keylor Navas. Rzut wolny dla Realu, Gareth Bale, uwaga, zagranie do Ronaldo, Piqué wybija piłkę, jeszcze Pepe, znowu Ronaldo, Mascherano, czy odbierze mu piłkę? No, niekoniecznie mu odebrał piłkę, Ronaldo po prostu ją traci i wybija ją Ter Stegen. Suarez, Neymar, Barcelona dzisiaj totalnie dominuje, uwaga, Jordi Alba strzela bardzo niecelnie i to jest koniec pierwszej połowy. Zobaczmy statystyki meczu. Póki co posiadanie piłki na korzyść Barcelony, ale to nas na pewno nie dziwi. Co na pewno jest szokujące, to to, że Real ani jednego strzału na bramkę Barcelony nie oddał. Uwaga, Messi, Iniesta strzela, ależ teraz blisko. Piłka zaraz nad poprzeczką. Rzut wolny dla Realu, Cristiano Ronaldo, dośrodkowanie w jedenastkę Barcelony. Wybija piłkę, bodajże Piqué. Piłka trafia do Marcelo. Marcelo, cross, świetnie teraz Isco! Jak on teraz nie trafił na pustą bramkę? Świetnie obronił Ter Stegen. Strzał crossa i Isco w fatalny sposób nie trafia. Jeszcze rzut wolny dla Barcelony. Messi zaraz nad poprzeczką bramki Keylora Navasa. Zobaczmy, jak teraz było blisko. Wielkie szczęście Navasa, bo prawdopodobnie by tego nie chwycił. Kovacic. Modric, uwaga, ależ teraz świetnie przeszedł. Musi być bramka. Jakim cudem. Ponownie kolejny zawodnik Realu nie trafia w takiej sytuacji. No Real, patrząc na sytuację, jakie miał w tym meczu, powinien po prostu prowadzić. Jeszcze Neymar przy piłce i to jest koniec meczu. Tak więc widzimy 233 El Clasico dla Barcelony. Zobaczmy szybko statystyki tego spotkania. Posiadanie piłki po pierwszej połowie nie uległo zmianie. Przewaga Barcelony, jeżeli chodzi o dokładność podań. Real w drugiej połowie zagrał o wiele lepiej. 4 strzały na bramkę Ter Stegena. Mimo wszystko Barcelona miała wielkie szczęście, że po tym meczu będzie miała 3 punkty. Nareszcie! To jest jeden z tych meczów, na które czeka się niesamowicie długo. To jest właśnie jedno z tych piłkarskich spotkań, które ma tę piękną, magiczną otoczkę. Jeżeli chodzi o mój prognostyk, to oczywiście tym razem znowu zasymulowałem spotkanie. Dałem, żeby boty grały na poziomie legendarnym i Barcelona z Realem grała sama ze sobą. Także nie kierowałem żadnym z zespołów, bo chciałem, żeby było uczciwie, bo wiecie, że ja jestem kibicem Barcelony, ale chciałbym, żeby to było po prostu uczciwe, że to nie ja wygrałem Barceloną i zmanipulowałem wynik. Mam nadzieję, że składy chociaż tym razem się będą zgadzać. Oczywiście Barcelona w ostatnim czasie po prostu w słabej formie. Nie idzie im kompletnie. Ale wiemy, że to jest jednak Barca i na pewno będą potrafili się w końcu przełamać. Natomiast Real, wszystko
wszystkie ostatnie mecze wygrywa. Też nie w najlepszym stylu, ale tak jak widziałem jeden z komentarzy na internecie, minus plus minus daje plus, więc prawdopodobnie obie te drużyny, które nie grają ostatnio porywających spotkań, to zagrają właśnie niesamowity mecz. Także to był mój prognostyk, wynik 1-0 i praktycznie całkowita dominacja Barcelony. Ja nie spodziewam się, żeby tak było w prawdziwym meczu. To jest tylko symulacja. Myślę, że to nawet Real może momentami dominować. Jeżeli chodzi o mój typ, to myślę, że Real wygra 2-1. Tak przeczuwam, że Real to spotkanie wygra. Jak wygra, to Barcelona będzie traciła 9 punktów do Realu i praktycznie będzie bardzo ciężko, żeby znowu wskoczyć na pierwsze miejsce. A więc wszystkim kibicom Realu, Barcelony, wszystkim kibicom piłki nożnej życzę miłego oglądania tego spotkania. Jeżeli film się podobał, to oczywiście łapkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Napiszcie, jaki wynik będzie według was. Może też rozgrywaliście podobne spotkanie w jakiejś grze. Dużo tych gier piłkarskich, prawda? Napiszcie, jakim wynikiem się wasze spotkanie zakończyło. Co tu jeszcze można mówić? Czekamy na to spotkanie już o 16:15. Chyba dobrze pamiętam. Tak. Trzymajcie się, ludziska. Do zobaczenia. Na razie.